Dzień dobry, Zaku Board Games. Ja jestem Zaku, jak zawsze dziękuję, że jesteście tutaj i w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam zasady oraz nasze takie pierwsze wrażenia, naszą opinię odnośnie gry Nordgard Niezbadane Ziemie od wydawnictwa Chacha Games. Zapraszam. No, dzień dobry. I tak się stało, że udało nam się zagrać w tego Nordgarda. Długo nie leżał na półce, szczerze powiem. Czekaliśmy. Naprawdę czekaliśmy. Ja byłem troszeczkę zajarany tą grą, ponieważ, no wiadomo, klimaty wikingów, 4X. Okej, taki lekki 4X, ale tak, 4X tutaj jak najbardziej jest. Co do pojęć, nie będę teraz dokładnie tłumaczyć odnośnie tam explore, exploit i tak dalej, odnośnie tego 4X-a, ale będzie niedługo taka seria, gdzie będziemy robić słowniczek pojęć planszówkowych, także tam będą wszystkie omówienia, włącznie z tym, co to jest 4X, ale tak na szybko. O co chodzi w Nordgard Niezbadane Ziemie? Każdy z graczy wcieli się w klan wikingów i ci właśnie wikingowie będą przemierzać tereny tego właśnie świata Nordgard, będą odkrywać nowe ziemie, będą właśnie eksplorować nowe kafelki, nowe tereny. Z tych terenów będą wyciągać surowce, ponieważ większość terenów produkuje jakieś konkretne surowce. Także będziemy rozwijać tak jakby naszą cywilizację, będziemy rozwijać naszą osadę poprzez budowanie budynków. Ale także będą walki, będziemy się bić, tutaj będzie ciasno, także niestety, ale dla wszystkich nie starczy tutaj miejsca na planszy i tak właśnie będą walki. Cała gra dzieje się na przestrzeni 7 lat, w trakcie jednej tak naprawdę rundy, w trakcie jednego roku będziemy zagrywać karty, czyli każdy z graczy będzie miał swoją jakąś tam początkową pulę kart i do tego jeszcze będzie miał karty klanowe. Na początku będzie jedna karta klanowa, później będziemy to mogli rozwijać, ale o szczegółach zaraz. No i właśnie te karty będziemy zagrywać na akcje. Nasze akcje znajdują się na kartach. Co będziemy mogli robić? Będziemy mogli oczywiście poruszać się, będziemy mogli odkrywać nowe tereny za pomocą kart. Będziemy mogli także walczyć, jeśli wejdziemy na tereny z wrogiem, będziemy mogli budować, no i oczywiście będziemy jeszcze mogli rekrutować. To są takie podstawowe akcje. Jak później w trakcie gry zdobędziemy inne karty, takie troszeczkę bardziej skomplikowane, to także będziemy mogli wykonywać jeszcze inne akcje. Gra posiada również dodatkowy moduł, którym będziemy sobie mogli utrudnić rozgrywkę. I to będą takie zwierzęta, to będą takie różne mityczne stwory właśnie w klimatach nordyckich. Wygrywa oczywiście gracz, który albo spełni taki natychmiastowy warunek zwycięstwa, albo jeśli nikt nie spełni takiego warunku, o tym też za chwilkę, no to po tych 7 latach, czyli jak gra się skończy, po 7 rundach zliczamy, kto zdobył najwięcej punktów i na tym właśnie polega gra. I teraz, tak ogólnie, co będzie w tym filmie? W tym filmie na samym początku przejdziemy sobie przez zasady, wytłumaczę Wam zasady, nie będziemy się skupiać poszczególnie tak bardzo szczegółowo na konkretnych akcjach, ponieważ nie jest to wideo instrukcja. Przedstawimy sobie zasady, ja przedstawię Wam, a później przejdziemy do opinii. I to nie będzie taka gruba recenzja, to będą nasze pierwsze wrażenia. No, także jak na przykład znacie już zasady, chcecie poznać tylko naszą opinię, no to oczywiście są stopki czasowe na timeline'ie, możecie sobie przeskipować właśnie do tych naszych pierwszych wrażeń. A teraz co? Teraz sobie przejdziemy do zasad, czyli jak w Nordgard grać. Przede wszystkim, na samym początku musimy wybrać sobie kolor naszego klanu. Tutaj znajduje się 5 klanów i każdy z tych klanów ma swoje własne dedykowane figurki i, tak jak mówiłem, swoją początkową talię kart. Ale co jeszcze? Ponieważ każdy klan będzie tak naprawdę pod patronatem danego zwierzęcia, danego stwora. Tutaj w grze, właśnie w tym podstawowym pudełku, nie wiem czy to się jeszcze zmieni wraz z dodatkami czy nie, ale tutaj znajduje się 7 klanów, z których będziemy mogli wybierać. Powiedzmy, że ja na potrzeby tej rozgrywki gram graczem różowym, pionkami różowymi, także biorę swoją talię kart i wybieram sobie klan dzika. I tak właśnie wybiera sobie każdy gracz. Na samym początku do tej naszej talii kart dodajemy zwykłą, podstawową kartę.
karty ulepszeń odkładamy na razie sobie na bok. To ogólnie musimy przetasować, ale i tak będę pokazywać Wam akcje z tego, więc nie będę tego tasować. No i przygotowanie rozgrywki także wygląda tak, że oczywiście wszystkie budynki i surowce dajemy sobie w pobliżu. Zaczynamy zawsze od kafla środkowego. No i to wygląda tak, że każdy z graczy po kolei rozstawia kafelek i wrzuca swoje wojska na jakiś kafelek. I najpierw robimy to po jednym kafelku, wrzucamy na dowolny tutaj region, są regiony otwarte i zamknięte, o tym zaraz. Wrzucamy 3, następnie idzie kolejny gracz i tak robimy 2 razy. Czyli taka ilość kafelków, która jest tutaj, będzie początkową ilością, jeśli w grze bierze udział 4 graczy. Żeby tutaj nie było za dużo figurek, to po prostu rozłożyłem 3 kolory, więc tym się nie sugerujcie. I teraz tak, jak możecie zobaczyć, ja to sobie częściowo tutaj zdejmę. Tak jak możecie zobaczyć, zawsze na mapie znajdują się tereny zamknięte i otwarte. Tereny zamknięte są to takie tereny, gdzie po prostu linie zamykają dany teren. No i tak jak będziemy odkrywać kolejne tereny, to odkrywając kolejne tereny albo będziemy takie tereny zamykać, albo będziemy zostawiać je otwarte na dalszą eksplorację. Odnośnie odkrywania terenów, to także sobie przejdę do tego, jak będę omawiać akcję odkrycia. No i tak, co możemy jeszcze znaleźć na planszy? Na planszy są wydrukowane surowce. Także jeśli kontrolujemy dany teren, czyli nasze pionki są na danym terenie, obojętnie czy otwartym, czy zamkniętym, no to będziemy z takiego właśnie terenu zbierać surowce, które są tam nadrukowane. Ponieważ zawsze bierzemy pod uwagę cały teren, nie jakby poszczególne kafelki, tak? Czyli jeśli moje jednostki stoją na tym kafelku, to kontrolują cały ten teren, który jest tutaj właśnie w tej linii. Na planszy także znajdują się miejsca na budynki mniejsze oraz większe. Co robią dane budynki, jakie są te budynki, to także przejdziemy sobie do tego za chwileczkę. Tak myślę, co jeszcze? No i jak chodzi o mapę, to wydaje mi się, że tak z grubsza to by było wszystko. Także teraz możemy sobie przejść właśnie do tej mechaniki samej gry, czyli jak będziemy wykonywali poszczególne akcje. To, co jeszcze należy przygotować, to należy przygotować karty. Na samym początku gry przygotowujemy sobie karty i na górze tego stosu znajdują się takie zwykłe karty akcji. Później są karty ulepszone, a najlepsze karty od razu są tutaj wyłożone w takiej ilości, ilu jest graczy. Tych podstawowych tutaj kart akcji jest 2 razy tyle co graczy, a tych ulepszonych kart akcji jest 4 razy tyle co graczy. To jest wszystko ułożone w stos. I teraz jak zaczynamy grę, to na początku każdego roku to, co będziemy robić, to będziemy z tej właśnie talii wyciągać 4 karty. To będą karty, które gracze będą dobierać, usprawniając swój deck kart. Te karty jednak dobieramy na samym końcu, już po spasowaniu, czyli to omówię na koniec. Powiedzmy, wrzucimy tutaj sobie część wojowników i przechodzimy do tego, co możemy robić. Rozgrywka wygląda tak, że każdy z graczy dobiera z tej swojej całej potasowanej oczywiście talii, dobiera 4 karty na rękę. No i to, te karty właśnie, to są nasze akcje. I co my teraz możemy robić? Oczywiście możemy wykonywać akcje z naszych kart. No i jak jeden z graczy wykona swoją akcję, to wtedy idzie kolejny. To nie jest tak jak w typowych deck buildingach, że wykładamy je wszystkie. Jedna akcja i kolejny gracz i dopiero jak do nas wraca, to robimy swoją drugą akcję. Dopóki mamy karty na ręce, dopóki możemy robić, no to gramy. Jak już nie możemy nic zrobić albo nie chcemy nic zrobić, to zawsze możemy spasować. Oprócz zagrywania możemy też robić jeszcze jakieś inne rzeczy z wymianą kart, o tym za chwilkę. Także przejdziemy sobie od takich podstawowych rzeczy. Jak zagrywam kartę ruchu, to po prostu z danego obszaru mogę zabrać jednego bądź dowolną ilość swoich pionków i przejść na inny obszar. Jeśli przechodzę na neutralny obszar, czyli na taki obszar, gdzie nie ma jakby nikogo innego, powiedzmy jednym, no to wtedy ten obszar już znajduje się pod moją kontrolą. Jeśli przeszedłbym swoimi wojskami do przeciwnika, wtedy rozpatrujemy bitwę. Jak się bijemy? O tym za chwilę. No i ile akcji możemy wykonać ruchu? Możemy wykonać tyle, ile tutaj znajduje się na karcie, czyli z tej podstawowej karty możemy wykonać jedną akcję. Taką kartę zagraliśmy, więc ona tutaj zostaje. Powiedzmy, że tura z powrotem do nas doszła i robimy coś takiego jak akcję odkrycia. Gdzie możemy zrobić akcję odkrycia? Możemy odkrywać nowy teren, jeśli kontrolujemy otwarte tereny. Czyli na przykład ten teren jest otwarty i jest pod moją kontrolą. Czyli mogę tutaj dołożyć kolejny kafelek. Tak samo mógłbym zrobić to tutaj.
I to wygląda tak, że biorę jeden kafelek z góry i ten kafelek umieszczam sobie tutaj. Jeśli bym zamknął swój teren, no to zdobywam punkty zwycięstwa, ponieważ jeśli odkrywam i zamykam teren, no to dostaję punkty zwycięstwa w zależności z ilu ten mój nowy teren składa się kafelków. Cały czas należy też wziąć pod uwagę nasze umiejętności klanowe, ponieważ każdy klan ma jakieś specjalne umiejętności. Więc na przykład, jeśli miałbym klan bodajże Kruka, tak, klan Kruka mówi, że jeśli podczas akcji odkrywania zamykam kontrolowane przez siebie terytorium, to automatycznie zbieram z niego surowce. Niestety akurat na takim terenie surowców nie ma, także nie zbiorę nic. Ale na przykład jeśli grałbym klanem Dzika i położyłbym kafelek już tak, że nadal pozostałby on odkryty cały ten teren, no to wtedy dobrałbym jedną wiedzę, czyli jedną taką tablicę runiczną. Powiedzmy, że położę tak, żeby sobie ten teren zamknąć. I co jest ważne, ponieważ tutaj pojawiła się, ale tam też była, żółta linia. Żółta linia to jest trudny teren i oznacza, że żeby przejść właśnie przez żółtą linię, musimy wydać 2 punkty ruchu. Kolejną akcją, którą możemy zrobić, jest rekrutacja, czyli zagrywam kartę rekrutacji i teraz mogę zrekrutować tyle wojsk, ile tutaj znajduje się symboli tych wojowników. Czyli w tym wypadku wybieram jeden mój dowolny teren i po prostu wrzucam sobie tam kolejnego swojego wojownika. Oczywiście na ulepszonych kartach tutaj znajduje się więcej. Jeśli na takim kaflu znajdowałby się specjalny budynek, i to jest dokładnie ten budynek, to taki budynek daje mi dodatkową rekrutację, czyli jeśli ten pionek byłby zrekrutowany tutaj, to od razu mógłbym dorzucić kolejnego pionka, kolejnego wojownika. No i jak już zaczęliśmy mówić o budowie, no to jest ostatnia akcja budowy. Akcja budowy pozwala nam wybudować budynek. Mamy kilka rodzajów budynków w grze, są budynki mniejsze i większe. Mniejsze kosztują nas jedną sztukę drewna, większe kosztują nas 3 sztuki drewna. No i teraz, jakie są rodzaje budynków? Możemy wybudować tartak, który daje nam surowiec, który daje nam drewno podczas fazy zbiorów. Możemy także wybudować właśnie ten budynek, o którym już tutaj mówiłem, który daje nam dodatkową rekrutację. Z małych budynków możemy jeszcze wybudować budynek, który da nam jabłko, da nam żywność. Jeśli chodzi o ten budynek z czaszką, to sprawa wygląda tak, że jak ktoś nas zaatakuje, na przykład tutaj, ktoś nas zaatakuje, to jest taka wieża obronna, która zadaje automatyczną ranę atakującemu. Co dalej, z małych budynków posiadamy jeszcze menhiry. Menhiry możemy budować tylko na specjalnych miejscach, gdzie są takie symbole menhirów. W tym przypadku tutaj i tutaj. Także jak wkładamy sobie taki menhir, to jak zbieramy surowce z tego terenu, oczywiście jeśli go kontrolujemy, ten teren, no to dostaniemy wtedy jedną wiedzę, czyli jedną tą tabliczkę runiczną. No i są jeszcze budynki te duże. I duże budynki są potrzebne na 2 sposoby. Po pierwsze, każdy budynek daje coś innego, a po drugie, jeśli na koniec roku dowolny z graczy kontroluje 3 różne zamknięte tereny z tymi właśnie budynkami, z dużymi budynkami, no to wtedy automatycznie wygrywa rozgrywkę. I co robią te budynki? Po pierwsze, jeden duży budynek to jest palisada. Ten z graczy, który kontroluje taki budynek, to jak ktoś nam tutaj wjedzie, jest walka, my się bronimy, albo na przykład jak walczymy z potworami, to taki budynek dodaje nam 2 topory do walki. Po co są topory, po co są czachy do walki, to zaraz przejdziemy sobie do walki. Jeśli chodzi o taki budynek, to na początku roku, jak dobieramy karty na ręce, to po prostu za taką dużą budowlę dobierzemy sobie jedną kartę więcej, czyli będziemy mieli więcej akcji. A jeśli chodzi o taki budynek, no to po prostu przy akcji zbiorów, przy fazie zbiorów, ten budynek da nam 3 punkty zwycięstwa i to by były budynki. Oczywiście jeśli jakiś klan wjeżdża na nasze tereny, wygrywa walkę, przepędza nas, zabija nam wszystkie figurki, to budynki nie są niszczone, budynki po prostu taki gracz przejmuje. No i teraz, jak wszyscy gracze już wykonali swoje tury, wykonali swoje ruchy, od tego oczywiście mamy niezbędną ściągawkę, no to jeśli mamy moduł potworów, no to wtedy jest faza potworów, to tak na szybko wspomnę na koniec, tutaj na razie nie ma potworów, no i przechodzimy do fazy zbiorów, czyli zbieramy surowce z budynków oraz z tych nadrukowanych na planszy, zbieramy wszystkie surowce, które są pod naszą kontrolą. Następnie przychodzi zima.
Jeśli chodzi o fazę zimy, musimy wyżywić nasze jednostki, żeby się nie zezłościli, żeby nie było zamieszek. W wielu grach jest tak, że jakby nadprogramowe jednostki, no bo oczywiście im jest ich więcej, tym oni więcej jedzą i nawet jedzą drewno, jeśli jest ich bardzo dużo, to w większości grach one przepadają. Tutaj tak nie ma. Tutaj jest tak, że nawet jak tam tylko jedno jabłuszko nam braknie, żeby ich wyżywić, to po prostu musimy dobrać kartę zamieszek. Karta zamieszek jest po prostu zapychaczem na ręce i z takiej karty nie możemy wykonać żadnej akcji. No i po tym, po zimie, po wyżywieniu naszych jednostek przechodzimy do fazy końca roku, czyli to jest taka faza porządkowa, jak któryś z graczy został zmieciony z planszy, no to może sobie tam na jakiś neutralny teren wrócić, może tam wrzucić swoje jednostki. No i przechodzimy do początku roku, czyli będzie kolejna faza i będziemy dobierać kolejne karty na ręce. Ale jeszcze nie powiedziałem o bardzo ważnej rzeczy. Jak dobieramy nowe karty na ręce? Tu jest taka bardzo fajna i sprytna naprawdę mechanika, że ten z graczy, który spasuje właśnie w danej rundzie, dobiera sobie jedną z tych kart, z aktualnych kart z danego roku z rynku. Dobiera sobie jedną kartę i kładzie ją na wierzchu swojej talii, także na pewno ją właśnie w kolejnym roku, w kolejnej fazie ją dobierze na rękę. Jakie są właśnie tutaj myki z tym przedwczesnym pasowaniem dla lepszych kart i tak dalej, no to opowiem Wam na końcu, jeśli chodzi o podsumowanie, o takie nasze opinie. Oczywiście w grze później zdobędziemy sobie także inne karty, które dadzą nam inne efekty. Na przykład będziemy mogli kopiować jakieś akcje, będziemy mogli wykonywać te same, ale ulepszone akcje, skombowane, że na przykład takie akcje, które dają nam ruch i od razu dodają nam jakieś topory do walki, czachy. Oczywiście także mamy te swoje karty klanowe, ponieważ jak zagrywamy nasze karty, to także możemy zagrać naszą specjalną kartę klanową i zrobić z niej jakąś akcję. Na przykład karta klanu dzika mówi, że mogę wykonać akcję budowy taniej. Jeszcze na przykład, gdyby nam się nie podobały karty na ręce w naszej turze, to także zamiast zagrywania kart, możemy na przykład poprzez odrzucanie tych właśnie tabliczek z runami, możemy wymieniać nasze te karty na ręce, odrzucać, dobierać nowe. Także za pomocą tych run możemy usprawniać te nasze karty klanowe, czyli dobieramy sobie te ulepszone karty. I tak właśnie gramy runda po rundzie, dobieramy karty. Te karty, które są tutaj, one zawsze będą czyszczone, ponieważ zawsze znajduje się ich tutaj tyle, ilu jest graczy, także one zostaną wybrane, wpadną kolejne karty, zostaną wyczyszczone i tak przez te 7 rund. Na samym końcu zliczamy, kto ma najwięcej punktów zwycięstwa. Punkty zwycięstwa oczywiście zdobywamy za odkrywanie terenów, za kontrolowanie terenów pod koniec każdej fazy, także będziemy zdobywali punkty. Będziemy także zdobywali punkty z kart, ponieważ na kartach, które tutaj zdobędziemy, także czasami będą znajdowały się punkty zwycięstwa. Oczywiście punkty będą z budynków, czasami nawet z tych potworów. No możemy naprawdę zdobywać punkty na przeróżne sposoby. Kto zdobędzie oczywiście najwięcej punktów, to wygrywa. Ewentualnie, jeśli zostanie spełniony ten warunek inny szybszego końca gry, czyli jeśli pod koniec któregoś roku, pod koniec jakiejś rundy, jeśli gracz kontroluje 3 zamknięte terytoria z dużymi budynkami, no to wtedy ten gracz wygrywa. Jeszcze tak dwa słowa o walce, ponieważ o tym jeszcze nie powiedziałem. Wygląda to tak, że jak dany gracz wchodzi na nasz teren, żeby walczyć, no to musimy przede wszystkim zliczyć swoją siłę. Nasza siła to topory. Przede wszystkim jeden wojownik daje jeden topór. Czasami karty ruchu dają nam, czy jakieś inne karty, dają nam także topory. Co jest jeszcze bardzo ważne. Najedzeni wojownicy są silniejsi, z pełnym brzuchem bije się lepiej. Także za każdego naszego wojownika możemy zapłacić jedno jabłuszko, żeby zwiększyć jego właśnie siłę z jednego toporu do dwóch toporów. Także zliczamy te wszystkie swoje topory i na samym końcu rzucamy kościami. Każdy z graczy rzuca jedną kością, ponieważ to jest zawsze taki element niepewności. I to wygląda tak, i to jest bardzo fajny przykład. Powiedzmy, że ten gracz z taką przewagą, jaką tutaj wchodzi, bez żadnych dodatkowych toporów z karty, ma 3 topory. A że ma przewagę, stwierdził, że nie będzie karmić tych właśnie swoich wojowników. Ale przed walką, przed rzutem kośćmi, ten gracz różowy, czyli w sumie ja, stwierdzam, że odrzucę 2 jabłka, żeby nakarmić. Czyli toporów w tym momencie ja mam 4 i wyrzuciłem jeszcze 2, czyli razem toporów mam 6. Jeśli chodzi o
tego gracza, no to niestety on to porów ma 3. Czyli hipotetycznie ja bym wygrał walkę, tak? Ja bym wygrał walkę, ale tutaj bardzo ważne są też obrażenia, ponieważ każda czaszka, każdy wyrzucony symbol czaszki, no to jest jedno obrażenie. I to wygląda tak, że zadajemy sobie od razu te obrażenia i dopiero później sprawdzamy ostateczny wynik walki. Ale jeśli któryś z graczy, tak jak tutaj widzimy, dwa obrażenia wyeliminuje innego gracza, no to wtedy już w ogóle nie sprawdzamy toporów, no bo tak naprawdę nie ma kto się tam co bić, tak? Także na to teraz wychodzi, że pomimo tego, że ja miałem więcej tych toporów, więcej punktów do walki, no to i tak przegrałem właśnie tą bitwę. Czerwony gracz wygrał. I tak właśnie wygląda mniej więcej, oczywiście, tak wygląda walka. No i tak mniej więcej ogólnie wyglądają te podstawowe zasady. Oczywiście jest jeszcze ten moduł stworów. To wygląda tak, że przygotowujemy sobie początkową kartę właśnie tych stworów, tych potworów. Na początku będziemy losować te trochę słabsze, na końcu wejdą te silniejsze, jak na przykład walkirie. I to wygląda tak, że jak jakiś gracz odkrywa nowy teren i na takim odkrytym terenie, powiedzmy, znajdziemy sobie coś takiego, i jak na takim odkrytym terenie jest taka jakby niedźwiedzia łapa, jest taki symbol, no to wtedy z tej talii potworów dobieramy kartę i taki potwór, taki stwór, który nam wyjdzie, to po prostu jest tutaj wrzucany. I te potwory bardzo przeszkadzają nam i one mają różne zdolności. Między innymi czasami mogą nam blokować wszystkie akcje tutaj, będą mogły walczyć z nami, jak na przykład Valkyria. Jeśli chodzi o wilka, to wilk będzie nam blokował zdobywanie punktów chwały właśnie za ten teren. Co tam jeszcze się znajduje? Draug na przykład. Draug jak będzie wchodził na nasz teren, no to będzie z nami walczyć. Jeśli chodzi o usuwanie tych stworów, to po prostu musimy z nimi walczyć. Musimy przeprowadzić skuteczną walkę. Wtedy odsyłamy takiego potwora, ale odkładamy go z powrotem do talii, także on będzie jeszcze mógł wrócić. A czasami właśnie walka z nimi może być ciutkę problematyczna. No ale to w podsumowaniu. No i teraz już chyba wydaje mi się, że tak z grubsza omówiliśmy wszystko. Oczywiście nie będziemy sobie przeglądać wszystkich tych podstawowych, ulepszonych i tych złotych kart. Oczywiście te karty dają nam różne, przeróżne, naprawdę fajne akcje. Jeśli chodzi o te końcowe, złote karty, które możemy sobie dobrać w ostatniej fazie, to są karty, które punktują nam za przeróżne rzeczy. No i teraz przejdziemy sobie do takiego podsumowania, czyli co my myślimy o tej grze, czy nam się podoba, co nam się podoba, co nam się nie podoba, czyli nasze pierwsze wrażenia. No i od tego, co na początku zawsze. Jeśli chodzi o same grafiki, to one są naprawdę bardzo, bardzo ładne. One są oparte na grze komputerowej, ponieważ tak, no Nordgard to gra planszowa, która jest oparta na grze komputerowej. O tym w sumie też chyba nie powiedziałem, ale dla mnie to tak naprawdę nie ma absolutnie żadnego znaczenia, ponieważ ja tej gry komputerowej wcześniej po prostu nie znałem. Ale tak, jeśli chodzi o grafiki, szczególnie tych potworów tutaj, to jest naprawdę bardzo fajne. Te wszystkie nasze karty akcji, które sobie tutaj dobieramy, one mają różne grafiki. Ja to zawsze doceniam, jeśli przy grze dostajemy takie zróżnicowanie kart. Szczególnie, że te karty są kolorowe, ładne, to są naprawdę bardzo fajnie zrobione grafiki. Ogólnie cała gra jest kolorowa, tak? Kolorowe figurki. Jeśli chodzi o tą planszę, no jest głównie zielona, ale jest bardzo przejrzysta. Od razu widać, co się tutaj dzieje. Ja nie muszę się przypatrywać, jakie surowce produkują mi dane tereny, ponieważ to od razu jest tutaj widoczne. Jeśli chodzi o jakość komponentów, to te figurki nie są jakieś takie super duże, ale absolutnie tutaj takie nie muszą być. No generalnie gdyby były większe, to cała gra musiałaby być o dobre 20% większa, a i tak już w tym momencie jest dosyć stołożerna, ponieważ na 4 graczy, jak tutaj, to co tutaj tak naprawdę widzimy, to może być początek gry. A jak gracze zaczną rozwijać, odkrywać te swoje terytoria, no to ten stół, który tutaj mam, no to podejrzewam, że 4 graczom to by było ciężko, naprawdę ciężko tutaj się zmieścić. Jeśli chodzi o samą jakość wykonania figurek, to te figurki jak najbardziej odzwierciedlają to, co jest przedstawione na grafikach.
One są w takim niby strasznym, ale takim trochę takim chibi stylu i mi to naprawdę bardzo odpowiada, bardzo mi to pasuje. Figurki są naprawdę fajne, jeśli chodzi o te potwory, o te walkirie, to tu jest naprawdę zrobiona fajna robota. Jeśli chodzi o szczegółowość tych figurek, no to no, nie jest to jakość taka jak na przykład znamy z gier od Simona, tak? Ale jak dla mnie to tu jest absolutnie to co jest, to jest wystarczające. Jeśli chodzi o wszystkie żetony, tekturki i tak dalej, to tu jest jak najbardziej ok. Same budynki tutaj są z takiej nawet grubszej tektury. I to też jest bardzo fajne. Na bardzo duży plus muszę pochwalić insert do tej gry. Nie pokazywałem wam go, ale pokażę wam go tutaj, ponieważ w trakcie rozgrywki insert tak naprawdę leży z nami przy stole. Ponieważ tutaj znajdują się kieszonki na wszystkie budynki i na potwory, to sobie elegancko tutaj leży i jak wyciągamy właśnie jakieś budynki, no to wyciągamy sobie od razu z pudełka i to jest przyszykowane, gotowe. Ja bardzo lubię takie dedykowane inserty, więc to jak najbardziej na plus. Karty. Karty naprawdę są grube, bez płóciennego wykończenia, ale jakość jest ich naprawdę dobra. Także to było wykonanie. A teraz przejdziemy sobie może do czego? Przejdziemy sobie do trudności. To jest gra lekka. To jest taka gra lekka oczywiście jeśli chodzi o zasady, tak? Ponieważ czasami tutaj no, będzie dużo sporów, będziemy musieli troszeczkę pokombinować, ale jeśli chodzi o naukę zasad, to jest naprawdę banalne. Mamy parę podstawowych akcji, które musimy poznać tak naprawdę podczas swojej pierwszej tury, a dopiero jakieś tam inne, bardziej rozwinięte karty, bardziej skomplikowane karty wejdą nam w trzeciej, w czwartej turze, gdzie już wszyscy będą wiedzieli o co tutaj chodzi. Te akcje są naprawdę proste, ta rozpiska nam wszystko o tym właśnie elegancko mówi. No i pomimo tego, że to jest 4X, to jest naprawdę szybciutki 4X. Bo gry właśnie 4X są znane z tego, że czasami potrafimy usiąść i 4-5 godzin i łupiemy, i łupiemy, i łupiemy. Tutaj jest tak, że rozgrywka według pudełka to jest chyba 60-90 minut, tak, 60-90 i tutaj ja się z tym jak najbardziej zgodzę. Na 3 osoby nam wyszło chyba, jak ostatnio graliśmy na 3 osoby, nam wyszło równo 90 minut i to razem z tłumaczeniem zasad. Także jeśli chodzi o to, to tutaj się bardzo z tym zgodzę i bardzo mi to szczerze mówiąc pasuje, że jest to gra duża, jest to gra taka, która naprawdę czuć tutaj tego 4X-a, czuć, że odkrywamy te tereny, że wyciągamy surowce, że budujemy te swoje budynki, że jest walka i tu jest ostra walka, tu jest ostra hamuwa, ostre wjeżdżanie sobie na tereny i naprawdę, jeszcze raz powiem, tego 4X-a czuć, pomimo to, że jest właśnie ta przystępność zasad, że są te lekkie zasady i że gra nie jest długa. No i może przejdziemy sobie do regrywalności. Jeśli chodzi o regrywalność, to jest bardzo tutaj fajne, że mamy naprawdę bardzo dużo kart, ponieważ te karty, które przygotowujemy sobie, te karty akcji do rozgrywki, to też nie są wszystkie karty, które są w grze. Duża część zostanie w pudełku, tak samo jak te karty klanowe. Tych klanów jest 7, graczy maksymalnie jest 5. No najczęściej gramy na 3-4 osoby i tak naprawdę chcemy poznać każdy klan z osobna, no to naprawdę musimy dużo tych rozgrywek zrobić. Bardzo fajnie, że są tutaj moduły. To nie jest tak, że te potwory to jest must be, że one tutaj muszą być. Jeśli nam podstawowa rozgrywka się znudzi, no to wrzucamy sobie właśnie takie stwory, albo uznajemy na przykład, że podstawowa rozgrywka jest za łatwa dla nas, że już, nie wiem, po 10 rozgrywkach nas trochę nudzi. No to wrzucamy sobie takie potwory i te potwory to jest naprawdę hamuwa. Czasami jest tak, że niektóre rzeczy bardzo nam plusują, że dobre dla gracza jest na przykład to bardzo duże odkrywanie terenów, tak? Ponieważ za to zdobywamy bardzo dużo punktów zwycięstwa. No, ale jak już wchodzą potwory, to już musimy uważać, ponieważ jak nasze podwórko z tyłu, nasze tyły będziemy sobie rozbudowywać razem z tymi potworami, które będą nam szalały po tych terenach, no to już możemy się troszkę przeliczyć. Oczywiście jest tak, że nie zawsze rozbudujemy całą mapę, także no tych kafelków terenu, jak tutaj widzicie z tego co leży tu, tych kafelków terenu tu jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Część nawet kafelków, jak tam widzieliście, jak miałem pudełko, zostały mi w pudełku. Także to nawet nie jest wszystko. Z tego co wiem, to dodatek do Nordgarda wprowadza jeszcze jakieś odmienne typy terenów. Także będzie jeszcze coś innego. Ponieważ tak, teraz idą jeszcze, będzie przedsprzedaż, bodajże 1 marca rusza przedsprzedaż.
Uczachy dwóch dodatków do tej właśnie gry, właśnie do Nordgarda. I to będą takie kolejne urozmaicenia. Myślę, że jak zrobię odcinek o takim podsumowaniu zapowiedzi, Kickstarterów i tak dalej, to tam właśnie sobie powiem coś o tych dodatkach. No i co jeszcze? Gra jest losowa. Gra jest losowa, no nie jest taka super losowa, ale ma niektóre losowe aspekty. Między innymi tereny, które odkrywamy, tak? Jeśli chcemy zamknąć jakiś teren, a dobieramy już czwarty kafel, który nam no niestety nie zamyka tego terenu, no to jesteśmy tak źli. I ja miałem w ostatniej swojej rozgrywce tak, że przez 3 lata chyba kombinowałem, żeby zamknąć w końcu te swoje tereny, ponieważ miałem 3 różne tereny z 3 dużymi budynkami, ale co odkrywałem jakiś teren, no to niestety wychodziło tak, że nie mogłem go zamknąć. To jest właśnie losowe. Oczywiście możemy na to wpływać, tak? Jeśli mamy dużo wiedzy, no to z tej całej naszej talii kart możemy odrzucać karty, odrzucać, żeby dobierać nowe, no aż w końcu te karty z odkryciem nam wpadną i będziemy mogli wykonywać dalej właśnie te akcje, czyli tutaj te tabliczki się naprawdę bardzo przydają, żeby właśnie manipulować sobie tymi naszymi kartami na ręce, żeby manipulować sobie tymi akcjami. Bardzo, co mi się naprawdę bardzo podoba, że te karty, które tutaj są wyłożone, one są od razu wszystkie widoczne i że ten gracz, który jako pierwszy spasuje, jako pierwszy wybiera taką kartę. Więc czasami jest lepiej zakończyć jakby o jeden ruch wcześniej przed wszystkimi, jedną tą swoją akcję olać, żeby dobrać jakąś naprawdę fajną kartę. Bo zazwyczaj jest tak, że ktoś spasuje wcześniej, drugi gracz spasuje wcześniej i tak dalej, a my dociłamy sobie te wszystkie akcje, wszystkich kart użyjemy, zrobimy wszystko, no i co? No i zostaje tak naprawdę nam najgorsza karta, która była. Dlatego mówię, dlatego ten aspekt mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Oczywiście pewna losowość także, jak już wrócimy do losowości, losowość oczywiście znajduje się w tych kosteczkach. I to też jest fajne, że te walki tutaj nie są takie oczywiste. Ktoś nam wchodzi większą ilością swoich wojowników, ale my tych swoich dokarmimy, troszeczkę inaczej rzucimy na kości. No i co? I wychodzi na to, że to my wygrywamy taką walkę. I to też jest naprawdę fajne. No i to, co najbardziej lubimy, a tak naprawdę dwie rzeczy, które najbardziej lubimy, to po pierwsze jest area control, tak? Uwielbiamy gry z tą mechaniką, z area control. A po drugie, to jest negatywna interakcja i tą negatywną interakcję naprawdę tutaj czuć. Jak ja odkrywam jakieś tereny, gdzie są naprawdę fajne surowce, gdzie są miejsca na te duże budynki i tam ktoś już się za bardzo rekrutuje, to ja już wiem, żeby szykować się do bitwy, że zaraz będzie jatka, że zaraz będzie przejmowanie tych terenów. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak to jest na dwie osoby, jak to się skaluje na dwie osoby. Wydaje mi się, że tu jest wtedy taka bardziej taktyczna walka. My graliśmy na większą ilość osób i zazwyczaj to troszkę wyglądało na tej zasadzie, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Dwóch graczy się biło o tereny, musiało poświęcać swoje akcje, żeby właśnie bić się ze sobą, a trzeci gracz sobie tam odkrywał tereny, rozwijał się, budował budynki. I nie wolno do tego dopuścić, nie wolno jakby doprowadzić do tego, żeby kilku graczy skupiło się na walce tylko i wyłącznie ze sobą, a innemu zostawili wolne pole do popisu. Dlatego to jest też bardzo ważne, że jak już angażujemy się w tą walkę, to po prostu rozruba to musi być na całej planszy, to musi być po całości. No i to mi się bardzo podoba, ponieważ to są właśnie te akcje negatywne. To jest ta właśnie negatywna interakcja. Także przejdziemy sobie już, wydaje mi się, do takiego ogólnego podsumowania. Nam się naprawdę Nordgard bardzo spodobał, nie tylko przez klimat, ale przez mechaniki, ponieważ tutaj znajdują się mechaniki, które my uwielbiamy, my bardzo lubimy 4X-y, a jeśli jesteśmy w stanie zagrać w 4X-a i zmieścić się w 1,5 godziny, na większą ilość graczy w 2 godziny jesteśmy się w stanie zmieścić bez siedzenia przez cały dzień, bez rozkładania tego godzinę i chowania godzinę, to naprawdę to jest gra dla nas. I my w Nordgarda będziemy łupać, będziemy w Nordgarda grać, nawet wydaje mi się, że chyba zaraz będziemy grać. No i powiem szczerze, że oczekujemy dodatków, bo jestem bardzo ciekaw, jak tutaj wprowadzą zmiany, jakie zmiany wprowadzą te dodatki, ponieważ dostamy nowe umiejętności, dostaniemy przywódców, dostaniemy wodzów tych naszych frakcji, także jeszcze bardziej możemy w tą asymetryczność pójść, ponieważ no tutaj ta asymetryczność na początku jest właśnie z tych kart klanów, a później z tych kart, które dobierzemy sobie na rękę.
ale właśnie tacy wodzowie już mogą właśnie tą asymetryczność podnieść jeszcze wyżej. No i bardzo mi się podoba też koncept innych terenów. Fajnie, jak tu by były takie tereny, które są trudniejsze, może nawet nieprzekraczalne jakieś tereny. Nie wiem dokładnie, co te dodatki wnoszą. Podejrzewam, że niedługo sobie to wszystko przejrzę. No i oczywiście ogramy, bo ja tutaj raczej będę celował w to, żeby do tej gry właśnie mieć dodatki, żeby dopakować sobie to dodatkami. Co nie znaczy oczywiście, że to, co jest tutaj w tym pudełku, to szybko nam się znudzi, ponieważ nie, naprawdę, tak jak mówiłem o tej regrywalności, to tego tutaj jest sporo i naprawdę Norgard tak szybko nam się nie znudzi. Końcowe już podsumowanie któreś, także jeśli szukacie troszeczkę lżejszego, szybszego 4X-a, lubicie klimaty wikingów, lubicie figureczki, lubicie negatywną interakcję, to Nordgard będzie jak uznalazł. Nam się naprawdę bardzo spodobało. My z czystym sumieniem tą grę jak najbardziej polecamy. A na dzisiaj to by był koniec. Także, oczywiście jeśli film Wam się podobał, to pamiętajcie o tym, żeby komentować, lajkować, subskrybować ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście jeśli czekacie na Nordgard, a być może już graliście w Nordgard i po prostu chcieliście poznać naszą opinię, to dajcie znać w komentarzach właśnie, co o tym sądzicie, czy może czekacie. Albo na przykład, czy czekacie na dodatki. A tymczasem ja już się z Wami będę żegnał, także oczywiście dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki i na razie.